Słuchasz właśnie Audycji Scenariusze Kariery, czyli podcastu o świadomym kształtowaniu swojego życia zawodowego. Ja nazywam się Agnieszka Jurkowska i zapraszam Cię do słuchania. Cześć, witam Cię serdecznie i zapraszam do wysłuchania kolejnego odcinka Scenariusze Kariery. W trakcie poszukiwania pracy jest wiele sytuacji. Gdy pojawia się potrzeba przedstawienia się, opowiedzenia o sobie w kilku zdaniach. Wydaje się to proste. W rzeczywistości jednak, jak często słyszę od osób o zmianie zawodowej, najtrudniej jest mówić o samej sobie, o samym sobie. Pojawia się mnóstwo pytań, pojawia się mnóstwo wątpliwości. Na przykład takich od czego zacząć prezentację o sobie, aby wzbudzić zainteresowanie już od samego początku. Skąd wiedzieć, co wybrać ze swojej historii zawodowej, szczególnie gdy nasza historia jest długa albo dotyczy wielu różnorodnych obszarów. Czym zakończyć swoją autoprezentację, jaki tak naprawdę efekt końcowy powinna ona wywołać? jak mówić ciekawie, jak mówić, aby nas słuchano i, co najważniejsze, jak zostać zapamiętanym. Aby uporządkować ten temat, zaprosiłam do podcastu dwójkę moich ulubionych podcasterów z podcastu opowiedz.to, czyli Anię Kędzierską i Maćka Cichockiego. Oboje dbają o to, aby komunikacja, nawet ta trudna i biznesowa, była o ludziach, do ludzi i po ludzku. Ania i Maciek szkolą, doradzają, i pomagają ciekawie opowiedzieć o tym, co ważne, i przy okazji czerpać przy tym przyjemność. Poprosiłam ich, aby podpowiedzieli, jak wykorzystać formułę Elevator Pitch do opisania samej siebie, do opisania samego siebie w krótki i skuteczny sposób podczas poszukiwania pracy. Co ciekawe, jak usłyszysz niemal na samym początku naszej rozmowy, formuła Elevator Pitch to pewna pułapka. To zbiór ogólnych porad, a nie konkretne narzędzie, z którego możemy skorzystać. Jak się okazało, istnieją o wiele lepsze sposoby na to, aby stworzyć własną autoprezentację. Finalnie, Ania i Maciek przekazali o wiele więcej niż oczekiwałam. Podzielili się najlepszymi praktykami przedstawiania się, narzędziami, strukturami, z których możesz od razu skorzystać. Przygotowali również przykłady, aby każdy mógł wybrać, jaka forma autoprezentacji najbardziej mu odpowiada. Posłuchaj. Jak robić wrażenie poprzez słowa i sposób, w jaki je używamy. Tak jak w pierwszym odcinku podcastu Scenariuszy Kariery, również teraz mam przyjemność gościć nie jedną, a dwie osoby. Ania Kędzierska, Maciek Cichocki. Witam was bardzo serdecznie. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Muszę się Wam przyznać, nie mówiłam, mam tego jeszcze, natomiast no ja jestem fanką Waszego podcastu Opowiedz to podcastu, który tworzycie dla tych, którzy mówią do ludzi. I bardzo się cieszę, że przyjęliście moje zaproszenie do scenariuszy kariery i zgodziliście się, aby podzielić się Waszą wiedzą, Waszym doświadczeniem na temat Elevator Pitch. I już przed samym nagraniem Chwilę o tym porozmawialiśmy, czym Elevator Pitch jest, i od tego na pewno zaczniemy, ale to zaraz. Aniu, Maćku, przedstawcie się w kilku słowach. Maciek, bo jestem starsza, to mogę wybrać kto. A, no tak stawiasz sprawę. Znaczy mi się tak podoba ten początek, że Agnieszka mówisz, że jesteś fanką, że nie wiem w ogóle, czy się odzywać, żeby nie, psuć, nie zepsuć tego wrażenia. Ja bym chętnie już na tym pozostał. Już to w, du w dużym skrócie, i dlatego też nazwa jest Opowiedz To, my się mm. zajmujemy tym, żeby cała komunikacja, która jest w tym bezdusznym biznesie, mimo wszystko była komunikacją o ludziach, do ludzi i po ludzku. Co za tym idzie konkretnie? To są prezentacje, to są wystąpienia publiczne, to są te fascynujące podsumowania kwartalne, kiedy ktoś wychodzi i mówi, co zostało zrobione, rzuca na ścianę tabelkę i wszyscy się cieszą, że mogą to obejrzeć, a tak naprawdę zasypiają, czekają na tego tam kanapeczkę, która będzie później, to, co my staramy się robić i co nam przyświeca, to jest to, żeby merytoryka, którą ludzie mają, była opakowana w taki sposób, żeby inni z tej merytoryki w łatwy sposób mogli korzystać, a co za tym idzie, żeby nam się lepiej funkcjonowało, no bo jeżeli te dobre praktyki, ta dobra wiedza będzie się szerzyła w sposób prosty do przyjęcia, no to będziemy mogli po prostu sobie łatwiej żyć, lepiej funkcjonować. Więc to jest to, czym my się zajmujemy zawodowo, jako marka, jako opowiedz to, a do tego jeszcze Ania wspiera to, bo ja operuję tylko słowem, a Ania nie dość, że operuje słowem, to jeszcze operuje ręką swą, tworząc odręczne wizualizacje, ale o tym już pewnie Ania która jest starsza, więc ją to w ten sposób ładnie zapowiadam. Bardzo ładnie. jak już będąc taką całkiem starszą osobą, rzeczywiście odkryłam myślenie wizualne i rysowanie odręczne wizualizacji jako sposób wspierania komunikacji. I w świecie, w którym żyjemy, gdzie jesteśmy zalani masą informacji i możliwość wyróżnienia się z przekazem okazuje się być kluczową szansą, żeby biznesy sobie rosły i to, co Maciek powiedziałeś, żeby ludzie w świat mogli nieść to, na czym się znają, no to ten obraz jest czymś, co pięknie wspiera. A dlaczego odręczna wizualizacja, to mam nadzieję, że będzie jeszcze okazja o tym pogadać. Przyznam się, że ja chwyciłam słowo opakowanie, którego użył Maciek. Opakowanie do tego, aby mówić o sobie, mhm. ponieważ będziemy nawiązywać do procesu poszukiwania pracy, który wielokrotnie wymaga tego, aby właśnie móc przedstawić się, powiedzieć o sobie. O swoich kompetencjach, o swoim doświadczeniu, o wartości, którą się wnosi do organizacji w krótkiej, skondensowanej formie. Także jest to pewien rodzaj opakowania, i również w świecie poszukiwania pracy mówimy o elevator pitch. Używamy tego sformułowania. Jestem ciekawa, jakie, jak wy pojmujecie to pojęcie, czym ono dla Was jest, jako osób, które. Na co dzień profesjonalnie zajmują się komunikacją? Ja myślę, że samo słowo, samo określenie jest etykietką, która może być pułapką, bo czasami mamy takie oczekiwanie, że powiemy trzy słowa i będzie wielkie ta a jeszcze jak dołożymy do tego taką myśl, że mamy siebie zaprezentować, to pojawia się taka pokusa, żeby szybko opowiedzieć o sobie, jakie uczelnie się skończyły, jakie kursy i w ogóle jakie fajne rzeczy, żeśmy w życiu zrobili, a ci ludzie po drugiej stronie, no, są tak średnio zainteresowani, zwłaszcza, że jeszcze nie wiedzą, z kim mają do czynienia, nie ma żadnej relacji i tak te nasze certyfikaty i dyplomy są dla nich mało istotne. Więc ja na hasło Elevator Pitch myślę sobie super. Jednocześnie uważajcie, ludzie, bo to nie jest mówienie o sobie. O a o kim albo o czym? Dla mnie to jest wystąpienie skoncentrowane na kliencie, na osobie, do której mówimy i na rozwiązaniach. Mówiąc brzydko, dla mnie to jest taka informacja, jestem tutaj, a ty możesz mnie użyć w cudzysłowie, wykorzystać, mogę ci się przydać do czegoś, co jest dla ciebie w życiu ważne. To jest tak jak mhm. z proszkiem do prania. No nie jest istotne, co on tam ma w składzie, ile czego, ale czy upierze. Tą plamę z buraków, yy, która jest na Firance, w dodatku zawiązanej w supeł. Mhm. Czyli to nie jest o nas. To jest do tej wartości, którą możemy wnieść. My jesteśmy w tle. Dla mnie, jest, dla, mnie jesteśmy, dla mnie jesteśmy w tle. To jest o nas, bo to buduje nasz wizerunek. Jednocześnie my sami, często innych ludzi interesujemy mniej, przynajmniej przez chwilę, zwłaszcza wtedy, kiedy nas nie znają, a ich problemy i ich potrzeby są dla nich w danym momencie ważniejsze. Więc ja bym tutaj przeskalowywała to myślenie o elevator pitchu, że to nie jest przedstawienie siebie tak sensu stricte, certyfikaty, dyplomy i ścieżka kariery, mm -hmm. tylko bardziej szukanie sposobu na to, jak powiedzieć, do czego nasze spotkanie i do czego nasza wspólna droga może nas doprowadzić. Mm -hmm. Maciek się krzywi. jest ja, dosyć trudno. Ja się krzywię, tak. Ja się krzywię. Ja, ja dlatego uwielbiam pracę z nią, że można się, mam nadzieję, w cywilizowany sposób pospierać i pokłócić bo mm, pod częścią tej wypowiedzi się absolutnie podpisuje, a co zabawne, pod tą samą częścią niekoniecznie mam ochotę się podpisać. Zanim do tego, to jeszcze pozwólcie, że zrobię krok wstecz i nawiążę do opakowania, bo użyła się Agnieszka mm -hmm. tego słowa jako metafory i rzeczywiście ja uważam, że zostańmy przy etykiecie Elevator Pitch, ale w ogóle każda forma autoprezentacji jest pewnego rodzaju opakowaniem i teraz co jest ważne, jeżeli my komuś dajemy prezent i naprawdę chcemy ten prezent dopieścić, to, yy, to nie jest tak, że takie samo opakowanie jest dla, tej, dla każdej osoby. Bo my już opakowaniem możemy, jak to się ładnie po staropolsku mówi, customizować prezent. Bo sam fakt, jak, czy ja dostanę to w worku foliowym, czy dostanę to pięknie zapakowane, robi różnicę. I zmierzam do tego, że dla mnie pułapką każdego modelu jest to, że jak zostajemy wierni temu modelowi, to robimy sobie jedną historię, którą chcemy, mówiąc brzydko, opędzić każdą sytuację. Dla mnie forma mojej auto, autoprezentacji jest zupełnie inna w zależności od tego, do kogo idę. Więc to, 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 co chcę, żeby wybrzmiało, że tak, to jest opakowanie, ale opakowania się zmienia w zależności na przykład mm -hmm. do firmy, do której idę na rozmowę rekrutacyjną, już wchodząc zupełnie w ten temat, którym zajmuje się w bardzo fajny i kompleksowy sposób Twój podcast. A dlaczego się krzywiłem? Bo Elevator Pitch pochodzi ze Stanów Zjednoczonych. I w Stanach Zjednoczonych absolutnie bym kupił to, co Aniu powiedziała i że on jest skonstruowany po to, żebyśmy powiedzieli o tym klientowi, jak ja ci drogi kliencie, mogę pomóc służyć. Choć służyć dla mnie jest mało partnerskie, jak mogę Ci się przydać, żebyś ty rozwijał swój biznes? Natomiast my mówimy o środowisku polskim, gdzie my pokoleniowo mamy potężny problem z docenianiem siebie samych i chwalenia siebie. I to jest ta gwiazdka, która mi się pojawiła, że ja bym bardzo chciał mocno zaznaczyć, że dla mnie forma autoprezentacji nie ma być taką soczewką skupioną na mnie, jak ja to błyszczę, jak ja jestem wspaniały, ile mam wzrostu, jak pięknie pachnę, nawet jak jestem zmęczony, tylko ma być powiedzeniem, drogi kliencie, widzę, czy też, drogi pracodawco, znam twoją firmę, wiem, wiem czym się zajmuje dział, do którego aplikuję i jednocześnie moje kompetencje, które nabyłem w takich i takich sytuacjach, są odpowiedzią na potrzeby twojego działu, albo nawet lepiej, są odpowiedzią na potrzeby klientów, który, którym twój dział przygotowuje, nie wiem, produkt, usługę i tak i wiem Maniu, że to, to nie jest tak, że ty nie miałeś tego na myśli, tylko mi bardzo zależy, żeby to wybrzmiało, że my się nie umiemy chwalić, a nie zrobimy dobrej autoprezentacji, jeżeli się nie pochwalimy. Nie pochełpimy, tylko pochwalimy, czyli nie docenimy za to, w czym naprawdę jesteśmy dobrze. Jak najbardziej tak, tylko wiesz co, dla mnie to, co jest maciek istotne, to to, że to chwalenie się, to jest opowiadanie... Nie o tym, jakie mam dokumenty świadczące o tym, jakim jestem fantastycznym specjalistą, tylko pokazanie, jaką mam za sobą ścieżkę, gdzie były potknięcia, jak ja z nich wyszłam, jaki projekt zrealizowałam. I tutaj, dlaczego to rozróżnienie jest ważne? to pozwólcie, że ja się nawet odwołam do pewnych badań naukowych z racji tego, że jestem psychologiem i jest taka psycholożka, która zbadała, co takiego się dzieje, że ludzie mówią... Ale poczekaj, co? poczekaj, w ramach przedstawienia się powiedz z pełnym zdaniem, jesteś psychologiem w jakim obszarze, bo to jest niezmiernie istotne. Psychologii sądowej. I miałam nie, takie marzenie o. pracować w zakładzie karnym i nawet napisałam pracę magisterską i to nie jest elevator pitch bo jak wam powiem że tytuł mojej pracy magisterskiej brzmiał spostrzeganie normy niekradni przez grypsujących i niegrypsujących to myślę że nikt z was mnie nie kupi Natomiast ja pracuję ze skazanymi. Razem z Maćkiem pracujemy ze skazanymi. Tylko oni mają krótsze wyroki takie na salach szkoleniowych: 6, 8, 16 godzin. I my ich, pomagamy im się zresecjalizować. odkryć coś nowego, zwłaszcza w obszarze wystąpień publicznych i mówienia do ludzi. A wracając do Dajany Tamir, to jest psycholożka, która sobie pracuje na uniwersytecie w Princeton i ona zbadała, że wtedy, kiedy my mówimy. Ja skończyłem, ja zrobiłem, ja jestem fajny, ja jestem lepszy, to w naszym mózgu są pobudzane ośrodki, ośrodek nagrody. To na nas działa uzależniająco, jak my mówimy o sobie. Nawet nie musimy czasami mówić dobrze. Myślę, że to w naszej polskiej kulturze wyjątkowo widać i jak najbardziej Maciek podpisuje się pod tym, co powiedziałeś, że my mamy kłopot, żeby mówić o sobie pozytywnie. Natomiast samo mówienie o sobie, takie ja, 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 już powoduje, że nam się robi lepiej. I tu jest ta pułapka taka na poziomie chemiczno-neurologicznym, że w, zwłaszcza w sytuacji stresu, kiedy my poszukujemy sposobu, żeby poczuć się lepiej, wchodzimy w takie aktywności, które nasze przynoszą nam uczucie ulgi. I nasz mózg wie, więc mówi: powiedz, co skończyłeś, co zrobiłeś, gdzie byłeś. Mhm. I okej? Okay, a jednocześnie z przeformułowaniem tych treści, żeby to nasze gadanie do drugiego człowieka to nie było takie CV, które my czytamy. To nie była forma nachalnej sprzedaży i takiego zwykłego mówienia o sobie, tylko takie wgryzienie się w mózg naszego odbiorcy, pozyskanie jego uwagi, zasianie takiego ziarenka, kurczę, możemy razem możemy coś zrobić. Mm, bardzo mi się to podoba, przyznam szczerze. To, co <laughs> Ani już stawiłaś i też nowa rzecz, którą się dowiedziałam o, o tobie, bo powiedziałam, że jesteś psychologką, ale nie wiedziałam, o jakiej specjalizacji mówimy dokładnie. Natomiast powiem ci szczerze, że jak słucham o badaniach, które przedstawiasz, to właśnie mam takie poczucie, że ta forma krótka mówienia o sobie, autoprezentacji, wymaga przygotowania, ponieważ naturalnie mamy skłonność do tego, żeby nawiązywać do wielu rzeczy, a niekoniecznie do tego, co właśnie jest. Potrzebne do powiedzenia na tu i teraz. Więc powiem Wam, że na razie utrudniacie. Nie ma za co cały czas. Cała przyjemność po naszej stronie. My tak mamy. Nie, 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 dlatego, że to, 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 to czekaj, to, to spróbuję wyjść temu na, naprzeciw. Jest kilka takich złotych porad, chciałoby się powiedzieć, dekalogów, ale one no nie są dziesięciopunktowe, które w założeniu tych, którzy je tworzą, zakładam, mają nam pomóc y, stworzyć dobre, dobre wystąpienie. Pierwsza rzecz, która mi przychodzi do głowy, zanim przejdę do tych dekalogów i do tych narzędzi, to jest taka rzecz, którą ja dowiedziałem się od mojej żony, która na pewnym etapie swojej kariery pracowała w Dzienniku Bałtyckim. Pisała teksty i te jej teksty trafiały do redakcji, bo to były czasy, kiedy prasa jeszcze była prasą poważną, a nie generatorami clickbaitowych tytułów. I moja żona mierzyła się z tym, jak i inni autorzy tekstów, że bardzo często redaktorzy z definicji skreślali pierwszy akapit. Wychodząc z założenia, że pierwszy akapit dziennikarz pisze po to, żeby rozgrzać pióro. I identycznie jest w tym, jak my mówimy. Najczęściej jest tak, że pierwsze dwa, trzy zdania to jest nasza rozgrzewka. Tylko jak to zestawimy z komunikatem, który ma być krótki, no to okazuje się, że nie ma czasu na rozgrzewkę. Mało tego, jak to zestawimy z y, y, społeczeństwem, czyli z nami wszystkimi, którzy coraz bardziej są wychowani w świecie scyfryzowanym, technologicznym. Y, dla uproszczenia powiem youtubeowym, choć wiem, że ktoś może nie oglądać oczywiście niczego na tym serwisie, no to nie możemy przymknąć oczu na statystyki, które mówią, że my w dzisiejszych czasach dużo szybciej niż jeszcze parę dekad temu odłączamy się po pierwszych sekundach, jeżeli treść nie kupi naszej uwagi. I to jest kolejny sygnał na to, że my nie mamy czasu na rozgrzewkę. Dlatego też wydaje mi się, że w tym przygotowaniu do Elevator Pitcha czy dowolnej innej formy autoprezentacji, warto sobie na początku zadać pytanie, które brzmi, z czym chcę zostawić tego rekrutera, tego menadżera, tego mojego rozmówcę po tym, jak ja skończę to swoją, powiedzmy, minutową opowieść, ale z jedną rzeczą. Jak ja zadam sobie to pytanie, tylko to pytanie też nie, nie powinno być, odpowiedź na to pytanie nie powinna być wyssana spod paznokcia, tylko na przykład, no, jeżeli zobaczę mm, opis firmy, jeżeli zobaczę w jakiego klienta ta firma celuje, jeżeli zadam sobie pytanie, co w związku z tym ten klient potrzebuje i czym ta firma się wyróżnia dla tego klienta, a potem zadam sobie pytanie, to jak ja mogę ten cały zestaw kompetencji, które mam, ubrać w jedną rzecz, która pokaże temu dyrektorowi, że moja kompetencja pomoże jego działowi odpowiedzieć na potrzeby klienta, to to jest dla mnie ten hak na uwagę, ten punkt zwrotny w historii. I kiedyś osoby takie jak ja, które wpisują sobie w LinkedInie słowo storyteller, chociaż wolałbym gawędziarz, ale wtedy jest mniej zleceń, to już testowałem, no bo ono się jakoś nie kojarzy biznesowo, Kiedyś wszyscy my, budujący historię, mówiliśmy, że, no tak jak Hitchcock powiedział, że film powinien zacząć się od y, trzęsienia ziemi, a potem akcja powinna się rozkręcać. W tej chwili, w takiej krótkiej formie, ten najważniejszy komunikat powinien być w pierwszym zdaniu. To mogę już ja. <głos》>, tak, jak najbardziej. Ja mam taką niecierpliwość w sobie. To co ma być, być w tym pierwszym zdaniu? Co ma być w tym trzęsieniem ziemi? No to zależy. Y, no, musielibyśmy wziąć jakiś hipopotamiczny przykład. No bo ciężko to powiedzieć mhm. tak, oderwaniu od rzeczywistości, więc poproszę, wykreujmy jakąś sytuację agnieszka z taką zbieżną dla osób, które są słuchaczami twojego podcastu. Podrzuć coś poproszę. Pierwszym zdaniem, z którym ja najczęściej się spotykam, jest zdanie zaczynające się od słowa jestem. Czyli wskazanie na to, kim jestem mhm. i w jakim obszarze się specjalizuję. Co może być wyrażone, na przykład nazwą stanowiska, albo właśnie pewnym obszarem ekspertyzy. Mhm. No to ja bym proponował, jeżeli popatrzymy na to w ten sposób, że zdecydowana większość firm w tej chwili albo niesie na sztandarze, albo rzeczywiście to robi, tak zwaną klientocentryczność, która jest wpisana we wszystkie metodyki zwinne, które w tej chwili no, panoszą się w biznesie, co jest po prostu odpowiedzią na dynamikę czasu, w których funkcjonujemy, no to można przyjąć, że dla większości osób, z którymi będę rozmawiał, ten klient jest ważny to być może dobrym początkiem rozmowy byłoby nie ja jestem, tylko mhm. analizowałem klientów, do których dociera Państwa usługa. To pokazało mi, że tam jest taka i taka potrzeba. Na tą potrzebę wydaje mi się, że może, mo ja mogę pomóc odpowiadać w taki i taki sposób, ponieważ na przykład przez x lat mojego doświadczenia e, współpracowałem w takich projektach, które przyniosły takie konkretne benefity dla klientów organizacji, z którymi pracowałem. I teraz, jeśli rzeczywiście firma, do której idę, jest klientocentryczna, no to ja uderzam w ten główny dzwonek. W, to, w ten element, który tam jest yy, no, w, w, w centrum. Klientocentryczna to jest to ich słońce, wokół którego oni się kręcą. I tam nie jestem ważny ja. Tam jest ważny klient. I mało tego, ja, ja, ja całą swoją wypowiedzią pokazuję. Po pierwsze, przeanalizowałem waszych klientów. Czyli ja nie przyszedłem z ulicy na tą rozmowę, tylko zadałem sobie trud. Po drugie, zastanowiłem się co wydajecie klientom, w czym jesteście wyjątkowi, czyli poznałem firmę i trochę łechce ego tej firmy. No nie ma co się oszukiwać, to też jest ważne. Po trzecie, wybrałem ten fragment mojego doświadczenia, który pokazuje, że ja mogę wam pomóc dostarczać tą dodatkową wartość do klientów. I dzięki temu też nie opowiadam o wszystkich moich tytułach naukowych. Ja jestem magie, magister inżynier, siostra, pielęgniarka, wielokrotnie przełożona, tylko wybieram ten element z mojego wykształcenia praktycznego czy też teoretycznego, który ma największe przełożenie na potrzebę klienta tej organizacji. I to jest dla mnie ten hak na uwagę, który przepięknie opisuje Ben Zoldan w książce pod tytułem Mistrzowie sprzedaży, jak oni to robią, która nie jest o sprzedaży, tylko o historiach, które sprzedają. I on to definiuje w ten sposób, że ten punkt zwrotny historii, czyli w tym momencie ta klientocentryczność, jest elementem, po którym słuchacz nie może już o mnie i o mojej historii pomyśleć w niezmieniony sposób. On już będzie o mnie myślał jako o, kim, jako mm. o kimś, kto po pierwsze włożył trud już przed spotkaniem, chce mieć takiego pracownika, chce mieć kogoś yy, proaktywnego, a nie reaktywnego. Po drugie, ma odpowiedź na potrzeby naszych klientów, czyli jest dla mnie, mówiąc brzydko już tak z perspektywy na przykład szefa zespołu, wartością dodaną, która ułatwi mi realizowanie celów, które mam do zrealizowania w moim dziale, zespole, firmie. No to możemy skalować. Ja bym proponował ten kierunek jako pewnie jeden z wielu, bo to nie znaczy, że ten jest najlepszy, ale tak odpowiadając na konkretny przykład, który... Agnieszka podrzuciłaś. Jakie to szczęście Maciek, że dopuszczasz jeszcze inne możliwości, bo ja tutaj chciałam się z jakąś wychylić. To zaryzykuję. Zawsze dopuszczam, co nie znaczy, że akceptuję, ale to... Dobrze, że to powiedziałeś, bo przez chwilę o tym zapomniałam i już myślałam, że będę mogła. A teraz na poważnie. Mi jest bardzo blisko do tego, co Maciek powiedziałeś, żeby nawiązywać na przykład do tej wartości, którą żeśmy zdiagnozowali, jaką klient się na sztandarze, energo, nie energocentryczność, tylko centryczność I myślę sobie o tym dla mnie, jako dla kogoś, kto w nomenklaturze, w stylu myślenia Fris jest partnerem. Istotne jest powiązanie tego, z czym ja przychodzę, z tą rzeczywistością klienta, czyli nie na zasadzie, <laughs> przepraszam bardzo, czy ja teraz mogę, uwaga, bo ja będę mieć teraz elevator pitch, staję na baczność i, i deklamuję jakąś formułkę. Tylko, żeby wypracować sobie taką. Umiejętność naturalnego wchodzenia z informacjami o sobie. Tutaj przydaje się taką umiejętność snucia historii, o której pewnie Maciek jako storyteller opowie, mam nadzieję taką, ale ja myślę sobie o takiej sytuacji, że jeżeli wiem, że mam pewne umiejętności, które mogą się przydać mojemu potencjalnemu pracodawcy. I właśnie sobie o tym myślę, robię sobie taki rachunek sumienia, to w jakich projektach ja się wykazałam swoją eksperckością. I mam tą świadomość, że robiąc rzecz X, ona legitymizuje moją umiejętność, na przykład, nie wiem, mówienia do ludzi. Czyli jeżeli prowadzę szkolenia albo przygotowuję moich klientów do wystąpień i oni doceniają to, że potem wychodzą na środek z mniejszym stresem niż wtedy, kiedy robili to samodzielnie, bez mojego towarzyszenia. No to jest to Moje potwierdzenie, że ja się na czymś znam, że potrafię się w czymś zrealizować, że mam dowód na to, że ja coś umiem. I teraz zamiast powiedzieć, że coś umiem, to mogę nawiązać do tego, że jadąc dzisiaj na spotkanie z Państwem, słyszałam w radiu taką wypowiedź maturzysty, który mówił, że najtrudniejsze to jest stanąć przed ludźmi i, i opowiedzieć na zadany temat. I bardzo mi jest do tego blisko, bo podobną trudność obserwuję u klientów, z którymi pracuję, u liderów, którzy mają w kilku słowach zarazić jakąś, nie, nie, jakość, nie używamy słowa, jakoś wystąpienia publicznych, ide, mają zarazić ideą swój zespół. I to jest to, czym właśnie ja się zajmuję, żeby ludzie mówili do ludzi o ludziach i po ludzku, żeby szukać mhm. pewnych łączników z tym, co się wydarzyło, z nie wiem, obrazkami, które wiszą w poczekalni, gdzie my wyczekujemy na to, aż rekruter nas zaprosi, żeby to było takie naturalne wejście i tak, niby mimochodem, powiedzenie o sobie, że jestem kimś, ale nie dlatego, że mam certyfikaty, tylko dlatego, że zrobiłem fajne rzeczy, które są również ze świata mojego klienta. Mhm. Teraz sobie już potrafię wyobrazić naszych słuchaczy, którzy przed rozmową szukają tego elementu, które mogą wkomponować w swoje pierwsze zdanie. Mówimy o pierwszym zdaniu, bo zastanawiam się, co jest dalej. No, jeżeli, byśmy, jeżeli byśmy uwierzyli w legendę Elevator Pitch, to mówimy pierwsze zdanie i jest sukces, no, bo tak głosi legenda. Że te, tak miał być pierwotny elevator pitch, że od razu miało być po, po tych pierwszym zdaniu, no może trochę dłuższym, bo tam te 30 do 60 sekund jazdy windą na szóste, ósme piętro i już prezes zadowolony i kupujący. I to jest rzecz, z którą też bym się zastanowił. Ja nie chcę tego krytykować, no, kim że ja jestem, żeby to krytykować, ale przyznaję, że mam sceptyczne podejście. A już mówię dlaczego. Ja nie, nie, ponieważ my jesteśmy za nią właścicielami naszej firmy, no to nie chodzimy już do jakiegoś czasu na rozmowy rekrutacyjne, ale bardzo często uczestniczymy w, pewnej, w pewnego rodzaju castingach, no bo po prostu idziemy z ofertami do naszych klientów i powiedzmy, nie chcemy się zatrudnić na pół roku, ale od razu najlepiej na dwa lata jakiegoś długiego projektu, więc podobieństwa moim zdaniem są. I to, co mi przyświeca podczas takiej krótkiej prezentacji, to nie jest to, żebym ja... W ciągu tych pierwszych paru zdań spowodował, żeby osoba po drugiej stronie powiedziała kupuję cię, bo albo znam swoje ograniczenia, albo trochę się rzeczy naoglądałem w życiu, ale mam takie przekonanie, że nie umiem skonstruować takich paru pierwszych zdań, żeby ktoś mnie kupił od razu po nich. Znaczy inaczej, to się może czasami mm -hmm. zdarzyć, że ta osoba po prostu bardzo mnie chciała wcześniej i tylko niecierpliwie czeka, że ja skończył gadać i mówi tak, biorę cię całego. Bardzo sobie życzę takich sytuacji, ale myślę, że one nie, nie, nie są i nie będą częste. To, na czym mi Czyli zależy... w rzeczywistości to tak nie działa. Tak. Dla mnie i dlatego mm -hmm. ja sceptycznie patrzę na wszelkie maści legendy, jak ta o tym handlowcu, mm -hmm. który w tej windzie to zrobił. Chociażby dlatego, że nigdy nie znalazłem nazwiska tego handlowca, nazwiska tego prezesa i nazwy tej firmy, mm -hmm. więc traktuję to jako legendę. Ładną, amerykańską. Amerykański sen, sen kopciuszka. A odpowiadając na pytanie, bo ja oczywiście się pogubiłem, znaczy nie pogubiłem, ale odpłynąłem w degresję. Ja sobie jako dodatkowy cel tych pierwszych zdań, stawiam to, żeby druga strona maksymalnie szybko zaczęła zdawać mi pytania. Aha. Ja jestem potwornie leniwym człowiekiem. Nawet tłumaczenie powiem, że Jung powiedział, że y, lenictwo jest największą pasją ludzkości. No kim, ja jestem, żeby zaprzeczać Jungowi, no, a dodatkowo każdy chce być pasjonatem. Więc ja jestem leniwcem z, z pasji. W związku z czym, zamiast kombinować, jak ja będę o sobie gadał przez X minut, Wolę postawić sobie wyzwanie, jak otworzyć tą rozmowę i powiedzieć coś, żeby dość szybko u mojego rozmówcy Pojawia się potrzeba zapytania. Dlaczego? Dlatego, że jak druga strona mnie pyta, to prawie do zera spada zagrożenie, że ja zacznę opowiadać o rzeczach, które nie są dla niego interesujące. I też bym bardzo mocno polecał, jeżeli ktoś to kupuje, bo znowu nie ma jednej ścieżki, żeby jako cel. Tej, tej, tego otwarcia rozmowy, nie zrobić sobie tego, co jest w Elevator Pitchu, że ktoś od razu mnie kupi, tylko co zrobić, że po pierwszych zdaniach on był ciekawy mnie, bo to mi otwiera zupełnie inną atmosferę dalszej rozmowy. I myślę, że w tej drugiej części rozmowy, kiedy ktoś jest mnie ciekawy, zwyczajnie ciężej wypaść gorzej, bo po hmm. prostu siedzimy przy stole, siedzą przy sobie dwie interesujące, zainteresowane sobą osoby. Jest łatwiej. To ja bym poszła y, dalej w to, co Maciek mówisz, bo dla mnie takim y, hakiem na uwagę jest powiedzenie o sobie w sposób niestandardowy, bo no, można powiedzieć: y, Jestem, nie wiem, grafikiem, kierownikiem projektu, wymienić się z jakiejś takiej roli zawodowej czy tytułu naukowego, który posiadamy. Natomiast zgodnie z zasadą mechanizmu habituacji bodźca, czyli czegoś takiego, co doświadczamy na przykład w perfumerii, jak idziesz Agnieszka kupić perfumy, bierzesz ten paseczek, na który się psika zapach, pierwsze wąchanie czujesz, drugie wąchanie czujesz słabiej, trzecie. Trzeci zapach i on już jest taki w zasadzie trudny do zdiagnozowania. Wydaje się, że nasz nos traci umiejętność rozpoznawania bodźców. Tymczasem tak naprawdę za wszystko jest odpowiedzialny nasz mózg, który jeżeli ma dostarczone trzy bardzo podobne z rzędu do siebie bodźce i rozpoznaje je jako niezagrażające, to się wyłącza. To jest tak zwany po polsku mechanizm odwrażliwienia. Przestajemy reagować. Zatem, jeżeli słyszymy, że ktoś jest informatykiem albo kierownikiem projektu, i słyszymy to po raz kolejny, to się okazuje, że to jest takie, no powiedzielibyśmy w dawnych czasach, nie jazzy, i trendy i nie sexy, no to jest takie po prostu oklepane, to jest takie, no takie mdłe, takie nijakie, więc nie zapada w pamięć, jak woda po kaczce spływa. Zatem warto poszukać takiego sposobu powiedzenia o tym, co my robimy w życiu, żeby to było takie, ale zaraz, co to znaczy? No bo Maćka opowieściami pobudzam do myślenia, to jest takie, a że co, że co, że co robisz? Ja mówię o sobie, że jestem gryzmografką, ale że kim? I ja bym zapraszała Twoich słuchaczy i naszych dzisiaj, wspólnych słuchaczy, do tego, żeby się zastanowić, jak można w sposób nieoczywisty stworzyć sobie podpis pod swoim imieniem i nazwiskiem. Żeby to było właśnie takie, ale o co chodzi? Bo to jest ten efekt, który według mnie warto postawić przed elevator pitch. To może być to słowo, to może być zdanie, prawda? Mhm. Coś, co będzie takim wyróżnikiem, będzie wzbudzać ciekawość, bo o tym mówimy. No, też nie my to odkryliśmy. Większość marek mhm. ma swoje. Just do it na przykład. Mhm. Nie wystarczy sam znak graficzny rozpoznawany na całym świecie, nie wystarczy czteroliterowa nazwa firmy, ale jest jakieś jedno krótkie, chwytliwe zdanie, które nam zapada w pamięć i bardzo mocno to kojarzymy. Potem to zdanie wchodzi do obiegu, na czym korzysta ta marka, no bo. To zdanie jest powtarzane mm -hmm. i to samo e, chcemy zrobić e, u nas. E, nie wiem, czy mogę sobie pozwolić na e, kryptoreklamę być może naszej wspólnej znajomej. Myślę o Gabrysie Borowczyk. E, I to jest słowo flipowanie. A drugie słowo, którego mm -hmm. Gabrysia używa, będzie działa się magia. I jak nie wiem co. E, i, <taki> tak. tak, i jak nie wiem co. I teraz to są zwroty, które Gabrysia konsekwentnie powtarza, mówiąc o swoich projektach, w związku z czym. Doprowadziła po pewnym czasie, nawet nie za długim, do tego, że jeżeli takie słowa pojawiły się w przestrzeni publicznej, no to my poprzez efekt kotwiczenia, który mamy przebadany, momentalnie mieliśmy przed oczami obraz Gabrysi. I to też jest taka długoterminowa strategia na budowanie swojego wizerunku jako specjalisty. Na początku to zdanie nie zrobi rewolucji, i ja mam wrażenie, że często to nas zniechęca do trwania przy tym zdaniu. Ale już nawet patrząc przez pryzmat e, znanego po, portalu LinkedIn, o którym też powiem, no bo on w rekrutacji odgrywa niebogatelne znaczenie, więc myślę, że nie warto go pomijać. Jednym z olbrzymich wyróżników tego portalu jest to, że każda nasza aktywność, którą tam robimy, jest opatrzona naszym zdjęciem, naszym imieniem i nazwiskiem i właśnie tym jednym zdaniem, które mamy napisane niżej. Wszystkie inne społecznościówki zostawiają imię i nazwisko. LinkedIn zostawia pełniejszą wizytówkę. I teraz, jeżeli ja tam będę miał wpisane inżynier. To będę jednym z miliarda inżynierów. Jeżeli ja to będę miał wpisane, opowieściami pobudzam do myślenia, to może na początku to nic nie zrobi, ale po pewnym czasie zacznie się budować kojarzenie. Maciek Cichocki, opowieści, myślenie. To jest coś, co ja chcę wyprodukować w głowie moich odbiorców w takim długoterminowym procesie, bo przecież my nie, rekrut, nie rekrutujemy się do pierwszej i ostatniej pracy. To już nie te czasy. Mhm. Moja mama pracowała w dwóch firmach w życiu, przy czym tak naprawdę to była jedna firma, tylko jej się nazwa zmieniła w międzyczasie. No to to już tak nie działa. Nasza kariera będzie trwała, my będziemy zmieniali, a ten nasz wizerunek e, budujemy konsekwentnie przez cały czas. I ten, to zdanie wyróżniające ma niebagatelne znaczenie. Cały czas jesteśmy przy tym początku, przy tym pierwszym zdaniu, przy tym zaciekawieniu, przy tym, że nie mamy czasu na. Rozgrzewkę. Natomiast za tym pierwszym zdaniem idzie też szereg różnych informacji o sobie i mhm. mają tendencję do tego, żeby przemycać jak najwięcej o sobie, ponieważ jak najwięcej informacji tutaj może się przydać, bo nie wiemy do końca, które chwycą, a które nie, tym bardziej, że wiele słów określa szczególnie przy osobach z bogatym, mhm. długim doświadczeniem, to, co ich buduje jako, jako pracownika mhm. na przyszłość. Więc co jest dalej? Co, Jak wybierać te wątki o sobie? Skąd je czerpać? Bo tak jak mówiliśmy, na początku najtrudniej jest mówić o sobie i najtrudniej odnajdywać to, nawet w czym będziemy dobrzy, i wybierać te elementy, które będą właśnie najbardziej potrzebne w kontekście naszego przyszłego, potencjalnego pracodawcy. Więc jestem ciekawa tego, cały czas ciągu dalszego. I jakie macie tutaj sposoby na to, żeby to potem tę dużą treść ubrać w krótką formę? No, na szczęście pomagają nam konkretne badania. Tu nie musimy spekulować. Mamy tak zwaną liczbę Millera, która określa, ile równoległych informacji jest w stanie procesować nasz odbiorca, czyli na przykład osoba, która prowadzi z nami rozmowę rekrutacyjną. Badania Millera pokazały, że nasza pamięć operacyjna, którą mamy w mózgu, jest w stanie przetwarzać równolegle 7 plus minus 2 informacje, dwa procesy. Czyli powiedzmy w optymalnej formie jest to 9 procesów równoległych, w gorszym momencie 5. Tylko to jest w przypadku kiedy świat byłby idealnie kulisty, a takowy nie jest. A to oznacza, że rekruter, który siedzi naprzeciwko nas, może być na przykład zmęczony. Albo może wyszedł dzisiaj do pracy, albo wyszła pani rekruter do pracy, zostawiając w domu dziecko z katarem, które znowu nie, posz nie poszło do przedszkola. A to oznacza, że z jeden albo dwa sloty jej pamięci już są zajęte sprawami prywatnymi. No, zupełnie normalne. Mało tego. Być może w trakcie rozmowy z nami zawibrował jej telefon. No, oczywiście kulturalnie go nie odbiera, ale jednak jakiś slot poszedł na to, co tam się dzieje, że do mnie dzwonił. Więc my nie możemy liczyć na to, że będziemy mieli 100% uwagi osoby. I to nie wynika ze złej woli, to wynika z konstrukcji mózgu, który jest multidyscyplinarny. Ale powiedzmy sobie szczerze, to nie jest najnowszej klasy komputer. On tam powstał, wiecie, jakbyśmy zeszli z drzewa, więc troszkę przestarzałe jest to urządzenie. Ono tam ewoluuje, rozwija się, ale są szybsze maszyny. I teraz do czego zmierzam? Jeżeli my będziemy chcieli w ten bufor naszego rozmówcy wepchnąć w ramach tej naszej autoprezentacji za dużo danych, to go zwyczajnie zawiesimy. A jak go zawiesimy, to się wyłączy. Jak się wyłączy, no to straciliśmy relację, którą budujemy podczas tej rozmowy. To się nazywa efektem strusia. I to jest taki, takie, takie określenie, które opisuje, że my mamy niesamowitą umiejętność chowania głowy w piasek, czyli odłączania się w momencie, kiedy treść jest dla nas za trudna do zrozumienia. Na przykład jest jej za dużo. I teraz, żeby nie mówić tylko o zagrożeniu, tylko o rozwiązaniu. Analiza wystąpień mówców, którzy są uznawani za mm, dobrych, charyzmatycznych, skutecznych pokazuje, że bardzo często budują swoje autoprezentacje i swoje wystąpienia na tak zwanych listach trzypunktowych. Czyli mówiąc wprost, wybierz trzy główne doświadczenia z twojego bogatego portfolio i skup się na tych trzech doświadczeniach. Trzy są łatwe do zapamiętania, więc twój rozmówca wyjdzie po rozmowie rekrutacyjnej i będzie pamiętał o tych trzech twoich największych sukcesach, kompetencjach i tak dalej. Będą mu grały w głowie, a przecież o to chodzi. Trzy mają, budują wrażenie kompletności, czyli będziesz postrzegany jako osoba, która no właśnie, no komplementarnie potrafi odpowiedzieć na jakieś, na jakieś wyzwanie. No i trzy dają niesamowity luksus umysłowi słuchacza, bo umysł uwielbia schematy. A trójka to jest minimalna liczba, która pozwala stworzyć sobie wrażenie schematu, czyli dostarczamy te informacje o sobie w sposób taki, że budujemy poczucie, że jesteśmy kompletnym specjalistą i że wygodnie się z nami rozmawiało. Często w rozmowach rekrutacyjnych jest ten moment, kiedy rekruter albo potem szef mówi o chemii z, kan z kandydatem albo braku. Ta chemia może wynikać z kwestii osobowościowych albo z tego, że łatwo albo trudno się z nami gada. Łatwo się z nami gada, jeżeli my w łatwy sposób dostarczamy wiedzę. I lista trzypunktowa jest bardzo konkretnym narzędziem, które, w moim przekonaniu, odpowiada, Agnieszka, na Twoje pytanie: ile wybrać z naszego gotowego portfolio? Mhm. Nie więcej niż trzy. To ja mam podpowiedź, tak. jakie warto zrobić trzy rzeczy. Żeby wybrać te trzy, no bo już wiemy, do Właśnie, czego się ograniczyć. To będzie się, komplementarna, to, odpowiedź, to będzie to komplementarna odpowiedź. Więc y, dla mnie po pierwsze, to jest zdać sobie sprawę z własnego dorobku. Nie myśleć o sobie, oj, co ja tam umiem, takie mam szkoły skończone, ale czy to wystarczy. Taka duża konkurencja i że nie tylko dyplomy, certyfikaty świadczą o mojej eksperckości. Tylko zrobić sobie taki rachunek sumienia, remanent, można to sobie rozrysować, i posprawdzać, jakie projekty legitymizują moją eksperckość, czyli jakie ja mam sukcesy na swoim koncie rozumiane nie jako y, właśnie dyplom, papier, coś na ścianie wiszące, tylko to, że. Ludziom się żyje łatwiej, albo że ktoś coś zrozumiał, ktoś czegoś doświadczył, ktoś nie wiedział, a teraz wie. Ktoś czegoś nie rozumiał, a teraz y, mówi, okej, OK, ja w to idę. Czyli żeby sobie posprawdzać, w jaki sposób my realnie wpływamy na rzeczywistość. To to jest pierwsza rzecz. Druga, żeby wziąć pod lupę potrzeby naszego klienta i sprawdzić, czy, czy naszego pracodawcy potencjalnego i sprawdzić, co my możemy dla niego zrobić. Bo jak rekruter nas słucha, to nie po to, żeby się dowiedzieć, jaką mamy bogatą przeszłość edukacyjno-projektową, tylko zobaczyć, czy jesteśmy tą osobą, która zasili dany projekt albo dany zespół. Czyli co ja mogę Tobie dać, jak Ja Ci mogę pomóc. A trzecia rzecz to jest poszukanie w jednym i w drugim obszarze tych wydarzeń, tych projektów, tych naszych dokonań, ale także potknięć, po których żeśmy się podnieśli, które w nas samych budzą emocje dlatego, że te emocje są potrzebne nam i naszym słuchaczom do tego, żeby oni byli zaangażowani i żeby oni nas pamiętali no bo psychologia mówi, że treści, które są skojarzone z emocjami są pamiętane lepiej czyli jeżeli ja powiem ukończyłam Uniwersytet Warszawski w, 2000, w 1998 roku na Wydziale Psychologii który mieści się na ulicy stawki 5 przez 7 no to mówmy się, że to jest średnia frajda ale jeżeli powiem, że Moim wielkim marzeniem było pracować w zakładzie karnym, i dlatego ukończyłam psychologię sądową i napisałam pracę magisterską, podczas której przez 8 godzin dziennie rozmawiałam z osobami, które zgubiły się na drodze prawa. I mówię o tym z pasją, i z zainteresowaniem, i z przekonaniem, bo to widać, że to jest moje, to jest z brzucha to tego, ten drugi człowiek słucha mnie też zupełnie inaczej. Tylko najpierw muszę zadać sobie pytanie, czy to jest w ogóle historia dla niego interesująca. Bo ja osobie jako mm. psychologu sądowym nie zawsze opowiadam. Bo czasami to ludziom do niczego nie jest potrzebne. Ja, ja lubię tą historię, dlatego ją wywołuję na, na, na ten... Ale to takie drobne e, psztyczki między nami. Czyli ponownie ta selekcja treści, tak? Czyli dobieramy te wątki, te projekty, te osiągnięcia, które będą adekwatne chociażby do firmy czy do stanowiska, o które się ubiegamy. Słuchajcie, ja jestem zachwycona. Co chciałeś, Maćku, dodać? Ja, ja bym jeszcze, ponieważ no to jest moje, nasze zboczenie trenerskie, że chciałbym poszukać jeszcze takiego bardziej, konk bardziej konkretnej wskazówki. I, i, i myślę, mm. że mam takowe, więc jeżeli mamy jeszcze chwilę, to chętnie bym dopowiedział, zwłaszcza, że mamy ona zaczęła chwilę. szczególnie istotny wątek emocji. Przeglądając zasoby internetowe przed naszym spotkaniem, e, bardzo często trafiałem na taką zasadę pana Chrisa O'Leary, zawsze mam problem z takimi angielskimi nazwiskami, więc pewnie pomyliłem za co pana Chrisa, przepraszam, która bardzo często jest podawana jako właśnie taka złota zasada, której powinniśmy przestrzegać, żeby to nasz, ten nasz elevator pitch był dobry. To jest tam zasada 9c, ona mówi między innymi o tym, że mamy być tam wiarygodni, istotni, treściwi, konkretni, mówić jasno i tak dalej. Super, ja tego nie neguję. Tylko brakuje mi tam jednej rzeczy. W tej zasadzie nie ma ani słowa o tym, że mamy wywołać emocje u drugiej osoby. Na czym rzecz polega? Podstawą retoryki jest e, trójkąt, który mówi logos, patos i etos. I my jesteśmy niestety nauczeni w szkole zgodnie z, z tymi podstawami retoryki, które podobno Arystoteles sformułował w ten sposób, że ponieważ my nie bardzo jesteśmy w stanie ogarnąć kwestie emocjonalne, e, no to skupmy się na logice i na faktach, bo to nam daje. Rzetelną informację. My jesteśmy przez szkoły nauczeni skupiać się na dostarczaniu faktów w komunikacji. A fakty są istotne, ale nie są najistotniejsze z perspektywy procesu decyzyjnego, który zachodzi w głowie naszego rozmówcy. I to, co bym proponował jako ściągawkę do tego, jak się przygotować do Elevator Pitch, to jest to, co mm, wynika z analizy braci HET. Jeden jest ze środowiska uniwersyteckiego, drugi jest ze środowiska biznesowego. I oni się zderzyli, żeby odpowiedzieć sobie na pytanie, jakie czynniki muszą się spotkać, żeby historia, którą opowiadam, była ciekawa dla rozmówcy. To może być historia o mnie oczywiście, albo zupełnie inna. I określili parę wskaźników, że historia ma być prosta, ma być zaskakująca, że powinna być wiarygodna, ale też ma wywoływać emocje. I teraz, co mam na myśli mówiąc wywoływać emocje? Dla mnie powiedzenie, że jestem inżynierem z dziesięcioletnim doświadczeniem, jest informacją ważną prawdopodobnie, ale niekoniecznie emocjonalną. Natomiast powiedzenie, że w ciągu 10 lat mojej kariery spotkałem się z takimi wyzwaniami w projektach. Trudnością było to i to, co się przekładało na naszych klientów i na przykład na e, reklamacje, które do nas spływały. Natomiast wprowadzenie rozwiązania, które zaproponowałem, spowodowało, że klienci przestali pisać reklamacje, a to nas odciążyło w takim i takim stopniu, jest przełożeniem mojego doświadczenia na konkretny przykład. Przykład ma to do siebie, że jest obrazowy. A jak jest obrazowy, no to my w niego wchodzimy i słuchamy go, i pojawiają się w nas emocje. My jesteśmy w stanie poczuć, co się dzieje w firmie, kiedy lawinowo rośnie fala reklamacji, i my jesteśmy w stanie poczuć, co się dzieje w firmie, jak to jest fajny moment, jakie są nawet benefity z tego. Jeżeli te e, reklamacje zostały nagle, e, może nie ucięte, ale sprowadzone do takiego akceptowalnego poziomu. Czyli dla mnie tak, to, 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 to pierwsze wrażenie najlepiej zbudować na trzech rzeczach i te trzy rzeczy ozdobić przykładami. Żeby to nie były takie. Mm, suche fakty, nie? Rubiczka z CV-ki, tak. tylko żeby to były fakty. I, żeby było jeszcze konkretniej, to chcę podrzucić y, trzy potencjalne drogi, jak to ubrać w rozmowę. Dlatego, że ostatni z elementów, o którym mówią bracia Het, ja się o nim w pełni podpisuję, jest taki, że nam się bardzo wygodnie słucha historii. Jeżeli one są oparte o uporządkowane struktury i w storytellingu mamy trochę takich struktur i dla mnie kłopotem z Elevator Pitch jest taki, że to jest zbiór ogólnych porad, ale nikt nie daje konkretnego narzędzia. Mm -hmm. Mm -hmm. I teraz, co mi przychodzi do głowy? Skoro mówiliśmy o listach trzypunktowych, to mam do zaproponowania trzy struktury, które mogą być takim scenariuszem, jak już sobie usiądę. Czyli tak, odpowiedziałem sobie na pytanie, z czym chcę zostawić mojego rozmówcę. Odpowiedziałem sobie na pytanie, które trzy Fakty z mojego dotychczasowego dorobku najbardziej będą pasowały. No i teraz czas to ubrać w strukturę. Pierwszą z nich, to jest bardzo znana i tutaj nie będę odkrywał Ameryki, to jest, to, to jest teoria złoty, złotych kręgów, którą nam zaproponował Simon Sinek, która mówi o tym, żeby zacząć od dlaczego. Czyli dlaczego w ogóle to chcę robić, jak to robię i co konkretnie robię. Dlaczego? Dlatego, że wiem, że to jest ważne dla klientów. Jak? Dzieląc się doświadczeniem, które wyniosłem z projektów w poprzednich firmach, które pozwoliły na to i na to. Co konkretnie mogę wnieść? Mogę wnieść to i to do twojego działu. A my najczęściej zaczynamy od co? Więc to jest pierwsza struktura. Jest opisana w książce. Po pierwsze, zacznij od dlaczego? Czy po pierwsze, zacznij od zacznij dlaczego? Zacznij od dlaczego. Mhm. zacznij od dlaczego. Simona Sinka, więc tam można jako do źródła się udać. Druga, której my bardzo często używamy, to jest struktura, którą nazywamy SPPS. SPPS od polskich słów: sytuacja, problem, pomysł, skutek. Sytuacja jest taka, że widzę, że potrzeba klientów w tym, w tej, w tej, w tym obszarze rośnie. Problemem jest bardzo często to, że firmy mają kłopot w utrzymaniu tej dynamiki zmian klientów. Pomysłem, który ja wyniosłem z innych organizacji, który chętnie się podzielę, jest wprowadzenie takich i takich rozwiązań. I to nam da. I to jest ta sytuacja, która kończy. Czyli SPPS, P, P, S, sytuacja, problem, pomysł, skutek. A dla tych, którzy mają odwagę, chęć poeksperymentować jeszcze dalej, no to polecam uwadze 6 kroków Pixara. Pixar to jest mało znana firma, która nie wypuściła na rynek bajki, która nie byłaby przebojem. I oni wszystkie swoje bajki budują wokół, w oparciu o taką sześciostopniową strukturę. Która mówi o, no właśnie, to jest taki, jakby, sze sześć początków zdań. Każdego dnia był sobie, każdego dnia, aż pewnego dnia z tego powodu i dlatego. I teraz, oczywiście, ja nie mówię o tym, żeby przedstawić to bajkowo, ale to jest bardzo fajna struktura, żeby opowiedzieć o sobie przez pryzmat potrzeby klienta. Czyli tak, każdego dnia obserwuję sytuację taką i taką rynkową, ale też widzę sytuację, kiedy dzieje się to i to. I biorąc to pod uwagę, mam na to pomysł, poparty moim doświadczeniem, taki i taki. Czyli Trzy narzędzia, które możemy Ci Agnieszka w takich krótkich formach podesłać, jeżeli byś chciała podlinkować, albo gdzie, gdzie znaleźć. dołączę. Złote kręgi e, Simona Sinka, czyli zacznij od dlaczego, SPPS i sześć kroków Pixara. Jeżeli ktoś siadając do tej pracy nad swoim krótkim wystąpieniem nie ma, niewygodnie mu zacząć od białej kartki, tylko chciałby mieć schemat, mm. który się, e, który pozwoli się rozkręcić, to te trzy myślę, że są warte grzechu, żeby potestować no i wybrać, który mi najbardziej leży. Bo ja mam być autentyczny w tej rozmowie. Także to jest model dla człowieka, a nie człowiek dla modelu. Mm, świetnie. Bardzo chętnie, także podlinkujemy, pod, dołączyłem do notatek tego odcinka, także będzie można skorzystać. I teraz zastanawiam się, czy moje pytanie będzie adekwatne. Bo czym zakończyć taką autoprezentację? Czy jest jakieś zdanie? Czy jest jakiś sposób na to, żeby właśnie. Pozostawić tego naszego rozmówcę w zaciekawieniu, w słuchaniu, do tego, żeby dalej kontynuować rozmowę? My jesteśmy zwolennikami końca bez końca, bo mm. jako ludzie mamy taką pokusę, żeby tak postawić taką kropkę, która. No pokażę, że właśnie się zakończył jakiś etap tej naszej rozmowy. A ja sobie myślę, że zwłaszcza w Elevator Pitch, i Ty, Maciek, też o tym wspomniałeś, że dla Ciebie to jest istotne. Ważne jest to, żeby pojawiło się pytanie, takie zadane wprost. Ale co to znaczy? Ale co konkretnie? Albo ile tego było? Zadane na zewnątrz, albo pytanie, które zostaje w głowie odbiorcy: ojej, to jak ja na tym mogę skorzystać? To czy, czy. czy to, o czym właśnie usłyszałam, jest możliwe do zastosowania u mnie. A to, jak ja bym zrobił w takiej sytuacji. Więc dla mnie nie ma takiego jednego zdania na zasadzie takiej amen w pacierzu, i wiadomo, że jest mm. po wszystkim. Ja bym bardziej szła w tą stronę, żeby właśnie coś nie dopowiedzieć, żeby mm. bardziej zostawić w takim rozchwianiu tego drugiego kogoś i z takim poczuciem, wow. To może mi się przydać. No i tutaj właśnie bardziej o uczuciach i o emocjach mówimy, niż o takich faktach zapisanych w buletach, co tam kto dokonał. Ja bym tylko dodał jedną rzecz narzędziowo, absolutnie zgadzając się z, z nią. Nawiązując do początku, Aniu, Twojej wypowiedzi, mamy, mamy potrzebę domknąć, i to, co my obserwujemy, to jest bardzo często taki etap, że ktoś kończy swoją autoprezentację skonstruowaną wobec jakiejś tam struktury, powiedzmy SPPS, czyli dochodzi tam, że widzi jakąś sytuację, widzi jakie są w niej problemy, on ma na to takie pomysły i w tym momencie, ja nie wiem z jakiego powodu, ja sobie żartobliwie to diagnozuję w ten sposób, że chce mieć taką pewność, że został na pewno dobrze zrozumiany, jeszcze dwa czy trzy razy powtarza, co to przyniesie. Dla mnie tak jak nie mamy czasu na rozbiegówkę i powinniśmy zaczynać od meritum, a nie od wstępu, tak powinniśmy mieć umiejętność postawić kropkę. Ja uwielbiam zwrot profesora Miotka, który nazwał to kropką miłosierdzia. Skończ mówić w końcu. Daj rozmówcy wziąć wdech i cię o coś zapytać. I do czego zmierzam? Zmierzam do tego, że niezależnie od tego, jak ktoś sobie to ostatnie zdanie wymyśli, czy to będzie zdanie, które kończy się zawieszonym głosem, które prowokuje drugą stronę do, do udzielenia odpowiedzi, czy to będzie zdanie na zasadzie, że mam przekonanie, że te moje doświadczenia mogą wnieść nową wartość dla państwa klientów, to teraz wiadomo, improwizuję, ale chodzi mi o to, żeby tam się pojawiała kropka i żeby naprawdę utrzymać język na wodzy, który będzie chciał to zdanie jeszcze raz powtórzyć, i jeszcze raz powtórzyć, i jeszcze raz powtórzyć bo to rozmywa siłę przekazu i przekładając na to, z czym my pracujemy głównie, z wystąpieniami publicznymi, bardzo rekomendujemy, żeby to ostatnie zdanie wykuć na blachę, bo to jest z efektem świeżości zdanie, które zostaje w głowie odbiorcy, żeby ono, o ile jestem za tym, żeby reszty się nie uczyć na pamięć absolutnie, zapamiętać te mm -hmm. punkty milowe. To zdanie ostatnie, naprawdę bym sobie dobrze przećwiczył i był pewien, żeby w momencie, kiedy jest trochę stresu, a rozmowa rekrutacyjna no, jest z elementem stresu, plus ta moja potrzeba jeszcze do powiedzenia, która myślę, że u nas wszystkich jest, to żebym to zdanie powiedział i naprawdę wytrzymał ciszę, która po nim ma zostać. Żeby ono wybrzmiało. To tak technicznie, lingwistycznie, technicznie, a niekoniecznie treściowo, no bo to jest bardzo zależne od tego, mhm. co zrobię wcześniej. Takie będzie to ostatnie zdanie. Wiemy, że przygotowaliście jeszcze jakieś przykłady tego typu wystąpień? Czy już tak na koniec naszej rozmowy możecie się jeszcze podzielić? Już kilka takich przykładów padło ze strony Maćka w międzyczasie, jak taki Elevator Pitch budować. Ja, ja opuszczanie, bo sam jestem ciekaw, Aniu, co przygotowałaś, bo ja rzeczywiście już w międzyczasie wystrzelałem ze swoich. Z takich rzeczy, które jeszcze nie padły, a mam przekonanie, że są istotne i techniczne, i łatwe do zmierzenia i do zastosowania. Po pierwsze, przygotowując się do Elevator Pitch, jak najbardziej macie to, co powiedziałeś, wykuć na blachę ostatnie zdanie, poszukać tego pierwszego, które będzie nawiązaniem do sytuacji ogólnej albo momentu, chwili tu i teraz, albo potrzeby klienta, czy jego wartości, które kierują jego funkcjonowaniem. I warto, żeby te napisane zdania potem na głos sobie kilka razy powiedzieć, dlatego że język pisany różni się od języka mówionego. Dobrze jest zaplanować ten elevator pitch, żeby zdania były krótkie, bo te pisane często okazuje się, że elevator pitch to jest jeden akapit i to jest jedno długie zdanie z wieloma przecinkami, a jak potem próbujemy to powiedzieć, to się okazuje, że w połowie słowa, brakuje nam oddechu. Więc zdania krótkie z jednym przecinkiem są takimi, które są łatwiejsze do powiedzenia i są zdaniami bardziej komunikatywnymi. No i w tym naszym elevator pitch pojawia się też taki moment, kiedy mamy powiedzieć, jak się nazywamy. Częstym błędem jest mówienie mam na imię Anna Kędzierska, no bo imię to jest imię. Więc jeżeli już chcę powiedzieć, że Anna Kędzierska to się nazywam, więc żeby tak komuś, kto ma właśnie taki rys profesora Miotka albo Bralczyka, jest językoznawcą, jest wyczulony, żeby tam mu nie zazgrzytało i nie zrobić złego wrażenia w tym obszarze. No a kwestia przedstawiania to jest też taka, która mnie z Mackiem bardzo zbliżyła wiele lat temu, kiedy go maltretowałam. To prawda, ale to jest taki mój konik, o, bo mam, mam takie przeko przekonanie, że Maciek Cichocki... Anna Kędzierska, Agnieszka Jurkowska, to jest Marka. I co to oznacza? Tyle, że jeżeli mówimy swoje imię i nazwisko, to zróbmy po tym, po tych dwóch ważnych e, słowach, chwilę przerwy, po to, żeby do naszego słuchacza to mogło dolecieć. I żeby on mógł się na tym zatrzymać i zapamiętać. Bo jeżeli tylko i wyłącznie powiemy, nazywam się tak i tak, jestem tym i mam taki i taki dorobek, to to jest taki ciąg zdań, taki ciąg słów, który spowoduje, że niczym pendolino to przejedzie przed oczami, uszami, mózgiem naszego odbiorcy i on tego nie wychwyci. Zatem imię i nazwisko, dopiero po nim, po chwili pauzy, ciąg dalszy. No i akcentowanie tego imienia i nazwiska, bo jeżeli mówię, nazywam się Anna Kędzierska, to to na poziomie emocjonalnym daje takie wrażenie, ale co ja tu robię i po co tu jestem i zdradza naszą niepewność, bo zdanie zawija nam się do góry, jeżeli chodzi o jego melodykę wtedy, kiedy zadajemy pytanie albo nie jesteśmy pewni. A ja mam być pewna, że ja jestem właściwym człowiekiem na właściwym miejscu i że współtworzę markę, która pomaga ludziom, w której pomagamy ludziom mówić do ludzku i po ludzku i uczymy jak prezentować skutecznie i w miarę możliwości bez stresu, e, zwłaszcza w czasach, kiedy podobno jednego dnia dostajemy tyle informacji, ile średniowieczny człowiek w trakcie całego swojego życia. A my pomagamy naszym klientom wyróżnić się z ich przekazem tak, żeby byli zapamiętani dzięki obrazom, dzięki słowom, dzięki zaskakującej formie. Anna Kędzierska. Ja, pozwolę sobie dodać, Miło że mi to mi jest co, 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 co Ania powiedziała, bo Ania rzeczywiście mnie maltretowała, to jest bardzo dobre słowo. To trwało dobre półtorej godziny i ja teraz powiem to zupełnie wprost, choć może to troszkę uderzyć w mój wizerunek. Ja podczas tej półtorej godziny trzy razy zmieniałem koszulę, Ponieważ ona była mokra, bo ja po prostu nie dawałem rady i stres powodował, że moczyłem się, jakkolwiek by to nie brzmiało. Ale co mi pomogło, bo jeżeli ktoś zdiagnozuje u siebie, że ma taką tendencję, jaką ja mam nadzieję, że miałem, ale wiem, że jeszcze czasami mi się zdarza, żeby właśnie wyciągać do góry. Maciek Cichocki? To mnie pomogło w pewnym momencie, że ćwiczyłem gestykulując. Że jak mówiłem, Maciek Cichocki, to opuszczałem rękę, bo za gestami podąża melodyka głosu. I rzeczywiście też mieliśmy zajęcia z, z, ze znajomą naszą, która jest osobą, która nagrywa audiobooki i bardzo nas męczyła, żeby robić takie ćwiczenia na stojąco i właśnie, żeby te ręce opadały w dół, jak kończą się zdania, bo to powoduje u słuchacza wrażenie, że my jesteśmy pewni siebie, spokojni, co jest istotne w rozmowie rekrutacyjnej, bo przecież też na naszą postawę, a nie tylko na nasze słowa rekruter zwraca uwagę. A jeszcze bym chętnie dorzucił, bo przyszły mi do głowy dwa przykłady, Agnieszka, o to pytałaś. One, one tak, prosimy. Nie, nie są kompletne, ale ja powiem takie dwie rzeczy, które mi bardzo utkwiły w głowie po różnych takich doświadczeniach mm -hmm. moich życiowych. Bardzo mi się podoba forma, ale teraz nie wiem, czy dla każdego ona jest do zastosowania i w każdej sytuacji, która brzmi mniej więcej w ten sposób, że całym moim dorobkiem zawodowym, czy całą moją, nie wiem, całym moim życiem zawodowym rzucam wyzwanie pewnemu wytartemu schematowi. W naszym przypadku to jest powiedzenie, że wszystko, co robimy w naszej firmie, służy temu, żeby oszczędzić odbiorcom prezentacji tragicznych wystąpień. To jest trochę, trochę odwrócenie kota ogonem, ale to mm. też potrafi fajnie zaciekawić i jest przełamaniem tego schematu a propos habituacji bodźca. To jest jeden przykład, a drugi, który bardzo mnie uderzył, jak lata temu mieliśmy okazję zaprosić do Polski Richarda Bransona, jak wchodziła sieć Virgin Mobile, a myśmy tworzyli coś takiego, co się nazywało Virgin Academy, że on jak odsłuchiwał, no wtedy to byli startupowcy, no ale jest to pewnego rodzaju rozmowa rekrutacyjna, no bo stajemy przed sponsorem, to on na przykład słuchał tego i to chciał usłyszeć, jak twój pomysł zmieni świat albo ułatwi życie ludziom. I mam wrażenie, że my też czasami e, zapominamy o tym, że to jest fajny sposób przedstawiania się, jak ta moja unikalna wiedza, którą zgromadziłem, te trzy punkty z tej mojej szerokiej wiedzy mogą ułatwić życie klientom firmy. To może być klient wewnętrzny, zewnętrzny, bo ja mogę aplikować mm. do back i tak wtedy moim klientem jest pracownik firmy. Ale powiedzenie też przez pryzmat, właśnie jak mogę ułatwić i zmienić życie ludziom, też jest fajnym początkiem struktury, zupełnie innym. Trochę inna narracja, ale też mogę w niej po pierwsze pokazać, że rozumiem te problemy, a po drugie, no, że mam wiedzę, umiejętności, żeby wyjść im naprzeciw. To tak jeszcze mi się urodziło w głowie, jak słuchałem Ani, o jak mnie maltretowała i wspomnienia się odpaliły. Słuchajcie, wielokrotnie miałam poczucie i zachwytu, i zaciekawienia. I dziękuję za wszystkie narzędzia, y, które przedstawiliście do, do wykorzystania. Padło parę tytułów książek. Czy coś jeszcze chcielibyście dodać, gdzie warto śledzić? <gry> Informacje, które mogą nam pomóc do przygotowania tej krótkiej formy autoprezentacji. Ja, 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 ja. Ja mam taką swoją ulubioną książkę, która mam wrażenie, dodaje skrzydeł i odwagi do tego, żeby mówić o sobie w sposób inny niż taki standardowy. To książka, w której wyczytałam zdanie, że każdy ma historię wartą opowiedzenia, bo za każdym z nas stoi niezwykła droga. W której, odkrywaliśmy, na której odkrywaliśmy siebie, upadaliśmy, a potem znajdowaliśmy siłę, żeby powstać i mierzyć się dalej z trudnościami. Droga, która usłana różami też doprowadziła nas do tego, że jesteśmy dzisiaj tutaj na tej rozmowie rekrutacyjnej. To jest książka Sekrety storytellerów karmine Galo. Podeśle Agnieszko tytuł, żeby i, i bardzo serdecznie zachęcam, bo ona jest przyjaźnie i pięknie napisana i pokazująca, jak można w prosty sposób spojrzeć na swoje życie i znaleźć w nim bardzo wiele rzeczy, które pokazują, że to właśnie dla nas jest oferta pracy i to właśnie my się możemy temu pracodawcy mm. przydać. I żeby nie mieć tego poczucia, że trudno mówić o sobie. Mm -hmm. tak? I co ja mam Tylko, do zaoferowania? Docenienie samego siebie, żeby o tym mówić na Dokładnie, głos. tak. Ja wspominałem o książkach e, Mistrzowie Sprzedaży, jak oni to robią, Bena o Zacznij od Dlaczego Simona Sinka. I książka, o której wspominałem, ale nie podałem jej tytułu, to Przyczepne Historie, Braci Het. Dla mnie chyba najbardziej zwięzły taki, taki poradnik w cudzysłowie dla tych, którzy chcą, żeby ich historie zostawały w głowie odbiorców na dłużej, więc bardzo serdecznie polecam. A książeczka, którą się od lat nie rozstaje i specjalnie użyłem zwrotu książeczka, bo ona ma i format kieszonkowy i jest dość przewrotnie wydana, to jest książka pod tytułem Cokolwiek myślisz, pomyśl odwrotnie. Nie poszukiwałbym tam wielkich treści, natomiast jest tam parę takich rzeczy, które skłaniają do tego, żeby spojrzeć na przykład na swoje dotychczasowe doświadczenia w inny sposób. A co za tym idzie, być może o nich inaczej, efektywniej, efektowniej opowiedzieć. Mhm. No i jeżeli nie tylko do czytania, to jestem absolutnym fanem i bardzo mocno polecam półtorej godziny z profesorem Bralczykiem podczas wykładu, który na jednej ze śląskich uczelni wygłosił. On jest zarejestrowany, jest do znalezienia na YouTubie. Jak mówić, żeby nas słuchano. Wiem, że półtorej godziny może przerazić, bo to jest niezła inwestycja czasu. Ale nie z profesorem pralczykiem. Ale to jest jeden z lepszych stand-upów i to bez przekleństw. I kawał wiedzy merytorycznej, e, jak robić dobre wrażenie słowami, które wypływają z moich ust. No to w sumie ważny element rozmowy rekrutacyjnej. Hmm. Ślicznie dziękuję. Również podlinkujemy. Dziękujemy wszystkim, którzy wytrzymali i wysłuchali godzinę <laughs> naszej rozmowy. Także mam nadzieję, że też półtorej na profesora Bralczyka będą mieli czas i ochotę, tym bardziej, że właśnie temat, który poszliście, czyli w jaki sposób zaciekawić, w jaki sposób się wyróżnić, w jaki sposób mówić, aby nas słuchano, to jest temat, który jest bardzo istotny. Bo pamiętajcie, kiedy bierzemy udział w procesach rekrutacyjnych. Także dziękuję wam uprzejmie. Dzięki Agnieszko. Dzięki za zaproszenie. To, co ja najbardziej biorę sobie z rozmowy z Anią i Maciejem, to potraktowanie swojego elevator pitch jako zaproszenia do rozmowy. Uchwycenie uwagi rozmówcy poprzez pierwsze zdanie, wzbudzenie jego zaciekawienia i wywołanie takiej reakcji, aby rozmówca chciał dowiedzieć się więcej. Jak powiedział Maciek, wygodnie słucha się historii, które ubrane są w struktury, dlatego pamiętaj, że w notatkach do tego odcinka na mojej stronie insightskills.pl czekają na Ciebie Trzy struktury, które pomogą Ci przygotować własną autoprezentację. A jeżeli chcesz zgłębić ten temat, to polecam Twojej uwadze jeszcze dwa odcinki podcastu o dość zbliżonym temacie. W odcinku numer 11 Ernest Wencel podpowiada, jak zostać zapamiętanym podczas rozmowy kwalifikacyjnej. Jak odpowiadać na pytanie, które często pada w różnej formie, ale najczęściej właśnie tak, a mianowicie... Proszę opowiedzieć coś o sobie. Z kolei w odcinku numer 59 rozmawiam z Dariuszem Użyckim, który mówi o skutecznej komunikacji na rynku pracy i o tym, jak mówić, aby nas słuchano. Ze swojej strony niezmiennie służę wsparciem, jeżeli poszukujesz coacha, mentora czy sparring partnera w swojej zmianie zawodowej albo przy poszukiwaniu pracy. Pierwsza 30-minutowa konsultacja ze mną jest bezpłatna. Zapraszam do kontaktu, zapraszam do śledzenia kolejnych odcinków podcastu. Wszystkie znajdują się na mojej stronie insightskills.pl oraz na kanałach do słuchania podcastów, takich jak Apple Podcast, Spotify, Google Podcast, 3 Go oraz na YouTube. Wystarczy, jak w wyszukiwarkę wpiszesz scenariusze kariery. A jeżeli uważasz, że tworzą wartościowe treści, to będzie mi bardzo miło, jeżeli podzielisz się informacją o podcaście Scenariusze Kariery z innymi osobami. Pozdrawiam cię serdecznie i słyszymy się w kolejnym odcinku. Cześć!